Siedzi, o trochę jakby większa, albo tak mi się wydaje. Dwie, o patrzcie, dubel, ale ładne dwie. O kurde, ale... Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj znajduję się pod takim bajorkiem, leśnym bajorkiem, co zresztą widzicie. Naokoło drzewa, krzaki, połamane drzewa. I jest to zbiornik, na którym nauczyłem się łowić ryby, na którym się uczyłem łowić ryby bardziej. Tu zaczęła się moja przygoda z wędkowaniem. W sumie tak na chwilę wrócimy do starych czasów i będziemy trochę łowić jak w starych czasach, czyli 2008 roku łowiłem ryby, to było 16 lat temu, jak się nie mylę. O kurde, kawał czasu, 16 lat już ryby łowię. Z puławiczek, malutkie karaśki, jakieś ciasto. Mój sprzęt, który dzisiaj sobie posiadam, prezentuje się tak. Wędka, wiaderko z przynętami, haczykami, ciężarkami, drugie wiaderko na zanętę i ciasto truskawkowe. Tyle. W ogóle to jest taki staw wioskowy, gminny. Koło mieci, butelki wszędzie, na dnie jest pełno szkła, powalone drzewa, troszkę rośnie, rośnie w sumie. W rzęsy wodnej jest bardzo dużo kijawek, kijanek i nie w ogóle czy ryby tutaj nawet są jeszcze, czy się utrzymały czy nie, ale zaraz sprawdzimy. No dobra, więc nawet sobie skonstruowałem specjalnie pod to zestaw, na który się kiedyś łowiło. I od razu wam powiem, zestaw jest bez sensu. Ale tak zaczynało się przygoda z wędkowaniem, bo w sumie sami się nauczyliśmy z Pawłem łowić. Z Pawłem, moim byłym kompanem, który nadal czasami będzie na filmach. W ogóle nawet nie wiedzieliśmy, do czego służy to. Nie wiedzieliśmy, do czego służy to. To taka blokada. A to były początki. Nasze zestawy na początku wędkowania wyglądały mniej więcej tak. Żyłka główna, przypon stalowy, jakiś kolejny przypon, ciężarki, haczyk, nieprofesjonalnie, ale ja chcę powrócić do starych czasów i to jest wszystko celowo. No dobra, jak się zaczynało wędkowanie, to się łowiło na dwie przynęty, w sumie na trzy. Były to robaki, czerwone te, wiecie, kopane w ziemi, robaki, chleb oraz ciasto z chleba i tyle, więcej przynęt nie było. A przynajmniej na więcej przynęt się nie łowiło, pierwsze te, nie wiem, 2 czy 3 lata wędkowania. Potem zaczęło się jeszcze na kukurydzę łowić, ale to było potem. No dobra, robaki w ogóle czepialiśmy tak na pół, że one całe wisiały i większość brań się kończyło tym, że nam tylko tego robaka z haczyka ryby zdejmowały, ale raz na jakiś czas zdarzało się, że normalnie tego robaka połknęły. Zaraz zobaczymy, jak teraz będzie, czy będę po prostu takie łapczywe, czy coś się zmieniło, czy nie. Grunt zawsze był mały, bo tu jest płytko. Dobra, rzucamy. No i często rzuty się plątały, jak to na początku. Nie no, mega klimacik, mega zajawka. Kurde, fajnie kiedyś było. W ogóle nawet kiedyś na woblery łowiliśmy na chleb. Czyli zakładaliśmy pływającego woblera, który unosił się na powierzchni, a na tym woblerze na kotwiczkach były kulki chleba. Nawet chyba z 6 albo 7 karasi udało się na to złowić. W ogóle, patrzcie, wszędzie są butelki. Dużo medali tu łowiło, a ja miałem jakieś dziobnięcie. Chyba, a może nie. Tak wygląda sprzęt, który się z sobą zabierało. No i to nie zawsze było, ale to zawsze było. Dobra, musimy trochę przynęcić. Nęcić, bo w sumie jak zaczynałem wędkowania, to nie potrafiłem nęcić. O, nawet jakieś branie kubało coś tam. Dobra, linka rajzenta, drawczyszowa, super zenta, jeżeli chodzi o liny w karasie. I wydaje mi się, że prawie cały kilogram wyjdzie. Troszkę wody z różnymi żyjątkami wodnymi, bo widziałem, że to nawet jakieś żyjątka wodne są. Ciach, lekko wymieszać. Jako, że mam sobie maksymalnie godzinę czasu, a muszę złowić, a będę chciał złowić kilka karasi przynajmniej, no to użyję stymulatora brań. Stymulator brań 200 ml, patrzcie, on tak się rozwarstwia. Tym się nie ma co przejmować. On ma takich kilka warstw, to jest to zielone coś tam, to jest betaina. Betaina jakoś specjalnie w oleju rybnym się nie rozpuszcza, więc no naturalnie to wszystko jest. Olej rybny, betaina, mączka rybna i kilka innych jeszcze składników powodujących u ryb lepszy apetyt. Dobra, dodajemy. Około 10 ml wystarczy, bo to dosłanie jest bardzo małe i jest to wydajne. Troszkę orzechowego dipu, też około 10 ml. Nie trzeba dużo, aby nie przedawkować, bo jak przedawkujemy, to nic z tego nie będzie. Wszystko z sobą wymieszam. Więc jak widzicie, tych składników nie jest dużo, nie jest to skomplikowane. Następnie dodam jeszcze troszkę wody, bo widzę, że za mało wody dodałem wcześniej. A wy jak zaczynaliście swoją przygodę z wędkowaniem? My przypadkowo w sumie z moim panem Pawłem rozruszyliśmy do sklepu i napotkaliśmy wędkarzy na tym zbiorniku, którzy nam dali kilka karasi. A jako, że Pawła, a że nam te rybki się spodobały, mieliśmy, nie wiem, tam 7 czy tam 10 lat w tym czasie, jako, że te rybki nam się spodobały, no to stwierdziliśmy, że następnego dnia idziemy na ryby. Pawła brat kiedyś łowił ryby, więc Paweł od niego wędkę wziął. Pławik zrobiliśmy dosłownie z kawałka jakiegoś normalnie patyka tego typu, którego tak na pół żyłka obwiązaliśmy. Paweł miał haczyki, bo jego brat wcześniej ryby łowił. Się łowiło, tak się zaczynało. Potem mój tato dał mi wędkę, bo mój tato też kiedyś ryby łowił. Ja miałem wędkę od tata, Paweł miał wędkę. Bywało tak, że sobie, bywało czasami tak, aby mieć więcej wędek dostępnych, no to wędki potrafiliśmy robić z kawałka leszczyny, nawet te, które tutaj rosły. Kawałek żyłki, jakiś haczyk i tak się łowiło, kawałek patyczka. No teraz to by się śmieli, jakby ktoś tak łowił. W ogóle teraz to nie spotykam tak wędkarzy łowiących, a wyobraźcie sobie
wyobraźcie sobie, że te 15 czy 16 lat temu zdarzały się osoby, które łowiły na patyki jeszcze. Choć wydaje się, że to było niedawno, były dostępne wędki, ale ja jeszcze spotykałem czasami ludzi łowiących normalnie na kawałek leszczyny z żyłką i z haczykiem. Dobra. Kilka kul zanęty, nie dodaję żadnych robaków, nie dodaję żadnej kurydzy, aby te ryby się nie przejadły. Tylko po prostu, aby starać się jak najwięcej ich złowić w jak najkrótszym czasie. No dobra. Zarzucamy w miejsce, które nęciliśmy i oczekujemy nabrania. Te robaki nawet są pod ziemią. Obok sobie na miejscu mam robaki. Po co ja kopałem? No ale ja mam robaki i sobie... No i to się w sumie kiedyś mówiło, że te robaki samoistnie się nad wodą znajdowało. Ja w sumie znalazłem, patrzcie. No nie wiem, jak moje ręce wyglądają, ale... Kto nie wędkował, ten może się będzie brzydził tym. Kurde, patrzcie, ile mam tu robaków. Po co ja je z domu brałem, jak mam tutaj? Takie malutkie są, nie wiem, czy mi się to wyostrzy. Ale jaja, to takie w sam raz na hacz. Wilgotno, tu w sumie tutaj idą. No. I w sumie mam bardzo dużo robaków, patrzcie, kolejny. Na miejscu sobie nazbieram. Z te brania, to przez te lata wędkowania nauczyłem się, że tego robaka nie można rozwieszać, tylko trzeba w miarę możliwości nawinąć go na haczyk. Wtedy unikniemy pustych brań. Czasami malutkie rybki nam rozciągają tego robaka. Trzeba uniemożliwić im to rozciągnięcie naszej przynęty. Bo wtedy mogą być gorsze brania. Nic nie dowiemy się, jak nie spróbujemy. Patrzcie, w ten sposób wyglądają brania, czyli takie skubania. No właśnie, kiedyś się zaczynało przygodę z wędkowaniem, to często zbyt wcześnie się przycinało, bo nie wiadomo co robić, czekać czy nie czekać. Takie typowo branie linowe, jak to się kiedyś mówiło. I tak się siedziało na kustaka i tak się wędkowało. Z okazji, że na razie nie ma brań, to skonstruowałem specjalny zestaw karasiowy, którego nie można na PZW używać, ale mało kto łowi na PZW z moich chyba widzów. Stoper, spławik, ciężarek, haczyk numer 1, haczyk numer 2, haczyk numer 3. Czyli na różnych głębokościach są haczyki. Jest to zestaw właśnie takie leśne, dzikie, bajorka, gdzie nie obowiązuje nas regulamin z PZW, bo na PZW nie można łowić na 3 haczyki. W innych krajach na przykład można, no i w Polsce na takich wodach prywatnych, dzikich też jak najbardziej można. Dobra, na jeden haczyk pójdzie kawałek ciasta truskawkowego. Dalej, na drugi haczyk pójdzie kawałek, w sumie cały malutki robaczek. Ciach, ciach, ciach. I na trzeci haczyk pójdzie kanapka tak zwana, czyli ciasto truskawkowe oraz kawałek robaka, to i to. Ciasto mi się trochę zabrudziło, ponieważ mam ręce po tym robaku, po tych robakach jeszcze. Szukam jakiegoś małego robaka, przed chwilą miałem tych dość dużo, no i mam w sumie. Miałem, mam dalej. Dobra, i taki zestaw leci w pole nęcenia. Potrafiłem kiedyś na 4 haczyki tak założone wyciągnąć 4 ryby jednocześnie, nawet gdzieś tam był filmik o tym. Brania teraz mam cały czas. 3 haczyki pomogły, jeżeli chodzi o ilość brań, ale ciężko mi teraz cokolwiek zacząć, bo tego są skubania, więc to bardzo drobna rybka musi być. No i mamy dubel, patrzcie. Jedna spadła, druga jest. 2 ryby jednocześnie złowione. Wcześniej nic, a teraz 2 ryby, patrzcie na to. Udało się. Dobra, patrzcie, 2 ryby jednocześnie udało mi się złowić, nawet mi się coś tam nagrało. 2 ryby na 3 haczyki, 2 ryby. Więc no jest karaś, tu jeden, tutaj drugi. W ogóle to patrzcie, poszukiwania rybaków w ziemi i no i są. I sobie uzbieram całą paczkę na miejscu. Rybaki, nie no, fajna sprawa, jeżeli nad wodą tak udaje się uzbierać trochę ci rybaków. Nawet takie małe kawałki, bo to malutki haczyk, malutkie rybki, więc potrzebne są małe kawałki tych rybaków. No i malutkie rybaki. No i w sumie udaje mi się to zrobić. Jeżeli chodzi o brania, no to są one cały czas, ale wyglądają właśnie tak. To cały czas skubi, ale ciężko wynaleźć dogodny moment do zacięcia. W sumie gdybym może miał cieńszy zestaw, czyli żołeczka 0, nie wiem, 12, 0, 10 i haczyk numer 16, 18, to pewnie ryba po rybie by była. No drga coś i siedzi, tak siedzi ryba. Jedna tym razem, dobra. Worek z rybami otworzony. Mamy karasia. Kolejnego, takie nieduże. No w sumie takie kiedyś się łowiło i cieszyły one. No cały czas coś skubię, ale moment do zacięcia jest ciężko wybrać. No i fajnie ryby wjechały w zanęta. Przekruszę sobie kulkę na dwie części i do nęce. Skoro biorę, to znaczy, że wyżerają i możliwe, że zaraz się skończy. Ale samo podczas zrzucenia kulki zanętowej spławik mi się zanurzył. Są robaki, są na 3 haczykach. Dobra. No rybom w ogóle nie przeszkodziło plusknięcie zanęty, bo od razu po wpadnięciu zanęty i wrzuceniu zestawu dalej biorą. Mamy branie, zacinanie i siedzi. Proszę bardzo, mamy następną.
No i o to chodzi. O to chodzi, chcę ich sobie kilkanaście złapać. Dobra, wędka zrzucona, my czekamy na następne branie i siedzi. Patrzcie, jest kolejna. No teraz mi fajnie wjechały za dętę. Wcześniej była na ostatnim haczyku, teraz jest na pierwszym od góry. Tak czy nie? Na środkowym, wróć. Wcześniej była na ostatnim, teraz na środkowym. Jest to taki szybkościowy połów karasi. Jest. Opa. Mamy kolejnego karasia. No nie są to wielkie ryby, ale no cały czas nie będziemy na kanale pokazywać wielkich ryb, to też jest zabawa. Widać, początkowo brań nie było. A tak trochę się podnęciło i te ryby chyba w jedno miejsce zjechały się. I teraz biorą w sumie cały czas. Mamy następnego. Proszę bardzo. Dobra, damy malutką kulkę za nęty. Ona jest teraz przemoczona jest, bo wlała mi się woda, ale to nie przeszkodzi. Przemoczona zanęta też fajnie pracuje, bo pracuje agresywnie i od razu robi chmurę. W przypadku łowienia karasi na takich bagienkach to w niczym nie przeszkadza, a nawet zwołuje je z pewnej odległości. Mamy branie. Jest. Patrzcie, od razu po przynęceniu. Siedzi. No to teraz fajnie mi wjechały. Ojoj, ta się dziwnie zaczepiła, także prawie mi poplątała moje haczyki. Nie no, Eldorado, teraz to jest rzut ryba. I sobie czasami jak mam chwilkę bez brań, to sobie tak delikatnie wędko podciągnę, aby ryby sprowokować. Aj, zanurzyło cały spławik, ale ryby nie ma. Za mną mój strażnik, yo. Jednak nie ma nic, a teraz tak sobie sprawdzimy, czy w innym miejscu będę brać, tam gdzie nie było nęcone. Zarzuciliśmy i nie ma brań. W sumie mamy dobry przykład, jak działa nęcenie. W miejscu, gdzie nęcone ryby teraz cały czas siedzą i od razu jak zrzucę, to mam branie. A w miejscu, gdzie nie było nęcone, zarzuciłem i na razie brania nie ma. Podejrzewałem, że jakbym poczekał te 15-20 minut, to by wzięło. Ale tutaj mi od razu bierze. Co w sumie zaraz będzie można fajnie pokazać. Mam nadzieję. Dobra, zarzucone. I patrzcie tutaj. Patrzcie, od razu jest branie. W tym miejscu, gdzie było nęcone, od razu skubię. Mam nadzieję, że jak przybliżę to na GoPro, no to będzie widać. Cały czas tam skubię. A tam, gdzie zrodziliśmy, gdzie nie było nęcone, nie brało nic. A ty od razu po wpadnięciu zestawu do wody. Wow, 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 nie ma spławika. Siedzi, o trochę jakby większa, albo tak mi się wydaje. Dwie, o patrzcie, dubel, ale ładne dwie. O kurde, ale fajnie, patrzcie na to. Ale jaja. Wow. Dobra, patrzcie, dwa karasie. Ale zdublowały mi się, fajnie. Patrzcie na to, a jedna mi się podczepiła. Ale jaja. No dobra, czasami się zdarza, że rybaki się mogą skończyć i wtedy zostajemy zdani na przynęty inne, które posiadamy z sobą i zobaczymy, czy na kawałki ciasta ryby będą brały, więc zakładamy sobie na każdym z haczyków kawałek ciasta truskawkowego. Ono fajnie w oczy się powinno rzucać, więc wydaje mi się, że ryby powinny je wzrokiem bardzo szybko. Dobra, i ostatni haczyk. Dobra, odkładamy ciasto, to ciasto jest naprawdę bardzo wydajne i rzucamy. Długo nie ma brań, to warto sobie lekko pociągnąć. Siedzi, siedzi, mamy karasia, który nawet nie brał i jest karaś na ciasto. W ogóle poobiadali ciasto, patrzcie, na jednym mi się haczyku zaczepiła kijanka. I jest karaś na ciasto, więc na ciasto też biorą, biorą na robaki, biorą na ciasto. Podejrzewam, że prawie na wszystko wezmą, co tam teraz im się do wody wrzuci. Byleby wrzucić w miejsce, w którym one są, ewentualnie przynęcić i poczekać. No i tak się to prezentuje. Klimatycznie jest, nie da się temu odmówić. Patrzcie, takie bajarko, takich bajarek w Polsce jest bardzo dużo, niektóre kryją na pewno bardzo ciekawe tajemnice. No i jest kolejna, która skróciła się też na ciasto. Swoje wędkowanie będziemy powoli kończyć, zaraz wam pokażę ryby. No i co, i w sumie wyprawa udana. W jakieś pół godziny złowiłem około 10 karasi, które tak się prezentują, więc są to rybki takie, które się kiedyś łapało.
takie oto karaśki. W tym filmiku to tyle, dziękuję wszystkim za obejrzenie, taki powrót do przeszłości. Tak się mówiło za dawnych lat, raz na jakiś czas takie filmy będą, ale rzadko. Do następnego.